Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Mamy dziś bardzo budujący temat w naszej serii poświęconej cierpieniu i życiowym próbom. Jak znaleźć nadzieję w czasie cierpienia? Z pewnością jest to bardzo ważne studium. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. Witam nasz zespół. Dobrze być znowu razem. Cieszę się, bo dzisiaj John po raz pierwszy poprowadzi lekcję. Witamy cię serdecznie. Nawiasem mówiąc, w naszej szkole sobotniej nie zapraszamy nauczycieli spoza naszego zespołu, bo chcemy być samowystarczalni i chcemy rozwijać nasz zespół. Cieszymy się zatem, że John poprowadzi dzisiejszą lekcję, jak znaleźć nadzieję w czasie cierpienia. Chcę także powitać tych uczestników lekcji, którzy łączą się z nami online. Jonathana z Maryland, miło cię znowu zobaczyć. Heidi z południowej Karoliny, cieszymy się, że jesteś dzisiaj z nami. Pastor Sabina z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Jak zwykle cieszymy się, że jesteś z nami. Stanowicie ważną część naszego zespołu, gdziekolwiek jesteście na świecie. To będzie bardzo interesujący temat. Jak znaleźć nadzieję w czasie cierpienia? John, proszę cię o prowadzenie studium. Dziękuję, pastorze. Pamiętam, jak w czasie studiów, pewnego pochmurnego popołudnia, uczyłem się w swoim pokoju w akademiku, kiedy dotarła do mnie wiadomość, że jeden z naszych kolegów miał wypadek samochodowy i został przewieziony helikopterem do szpitala. Na terenie uczelni zebrały się grupy modlitewne, a w internecie zorganizowano zbiórkę funduszy na pomoc koledze. Oczekiwaliśmy na sprawozdania ze szpitala przynoszone przez osoby odwiedzające. Jedna z tych osób dowiedziała się od lekarzy i pielęgniarek, że nigdy wcześniej nie spotkało ich coś takiego. To oni mieli pomagać rannemu, a okazało się, że on pomaga im. Studiował z nimi Biblię, a zwłaszcza Księgę Habakuka. Co Księga Habakuka mówi o jego cierpieniu? Co Księga Habakuka może nam powiedzieć o naszym cierpieniu? Co trzy rozdziały Księgi Habakuka mówią o nadziei dla nas? Sięgnijmy do Księgi Habakuka. Zacznę od pytania. Jakie jest tło historyczne Księgi Habakuka? Gdzie wystąpiły opisane w niej wydarzenia? O czym mówi ta księga? Gladys, przeczytaj proszę cztery pierwsze wersety z pierwszego rozdziału Księgi Habakuka. Słowa, które prorok Habakuk usłyszał podczas pewnego widzenia. Jak długo jeszcze mam cię wzywać, Panie, a ty wcale nie raczysz mnie słuchać? Wołam do ciebie, pomóż mi, bom w ucisku, a ty mi nie chcesz dopomóc. Czemu zezwalasz, bym tyle zła cierpiał i patrzysz bezczynnie na mą krzywdę? Gdzie tylko spojrzę, widzę gwałt i ucisk, wszędzie tylko waśnie i kłótnie. Dlatego żadnej mocy nie ma prawo, nie wydaje się już sprawiedliwych wyroków. Bezbożni uciskają prawych, a samo prawo znaczy coś innego. Dowiadujemy się, że Habakuk opisuje proroczą wizję, którą dał mu Bóg. Jakiego narodu dotyczyła ta wizja? Ta wizja dotyczy Izraelitów. Prorokowi ukazano, że porzucili oni umiłowanie Boga, popadli w odstępstwo. Panowały wśród nich grzech, zbrodnia i nienawiść oraz wszystko, co grzech pociąga za sobą. Prorok woła więc do Boga, pytając, dlaczego Bóg nie położy temu kresu. Być może także to widzi Habakuk, ale przypuszczalnie nawiązuje także do Asyryjczyków, którzy splądrowali północne królestwo, oraz Babilończyków, którzy rychło mieli splądrować Judę. Habakuk pisał tuż przed najazdem Nebukadnesara. Babilończycy mieli przybyć i zabrać lud Boży do niewoli. Prorok widział tę przemoc wokoło i znał proroctwa o nadchodzącym sądzie. Poprzedzał Daniela, Jeremiasza i Ezechiela, ale widział to wszystko. Zatem Travis ma rację, że prorok opisywał stan narodu izraelskiego, ale widział także bezbożność okolicznych królestw i wołał do Boga o pomoc.
Rzeczywiście, ta wizja jest wieloznaczna. Dotyczy zarówno sytuacji politycznej, jak i niemoralności przejawiającej się wśród Judejczyków. Chciałbym powiedzieć więcej o sytuacji historycznej. Był to bardzo trudny okres. Północne Królestwo zostało podbite, a Południowe Królestwo Judy było na granicy upadku. Wkrótce mieli nadciągnąć najeźdźcy. Judejczycy znaleźli się w potrzasku. Zarówno wewnętrzna sytuacja w kraju, jak i zewnętrzna sytuacja w regionie zwiastowały nadciągającą tragedię. Opisując sytuację Judy, Habakuk zwrócił uwagę na dominację negatywnych czynników nad sprawiedliwością, której Bóg oczekiwał od Judejczyków. Swoim postępowaniem tłumili oni sprawiedliwość i szerzyli bezprawie. Tak więc Habakuk opisywał bezprawie i zapowiadał zniszczenie, okrucieństwo i przemoc, które wkrótce miały ogarnąć Królestwo Judy. Tymczasem Judejczycy lekceważyli prawo Boże, napełnili kraj niesprawiedliwością. Czy jako ludzie żyjący w XXI wieku możemy się utożsamiać z tamtą sytuacją? Z pewnością widzimy dominację negatywnych czynników i lekceważenie sprawiedliwości, której Bóg wymaga od ludzi. Jason? W tamtym czasie Bóg miał proroków, ludzi, którzy mówili prawdę objawioną przez Niego. Podobnie w naszych czasach Bóg ma lud, który zna Jego prawdę i głosi ją bez względu na wszystko. W wersecie drugim Habakuk woła, zadając pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy. Z pewnością możemy się utożsamić z tym wołaniem proroka. Habakuk zastanawia się, jak długo jeszcze będzie wołał o pomoc, zanim Bóg go wysłucha i przybędzie na ratunek swojemu ludowi. Jako adwentyści od dawna oczekujemy powtórnego przyjścia Jezusa. Widzimy prześladowania, konflikty i wojny. Wołamy do Boga, podobnie jak Habakuk. Panie, jak długo będziemy znosić te cierpienia? Jak długo będziesz tolerował taki stan rzeczy? Kiedy mijają lata, my widzimy, że nic się nie zmienia. Zaczynamy rozumieć zniecierpliwienie proroka. Jacy prorocy oprócz Habakuka działali w jego czasach? Pastor Derek wspomniał kilku z nich. Izajasz działał mniej więcej w tych czasach. Zgodnie z tradycją, Izajasz został zamordowany przez jednego z ówczesnych nikczemnych królów właśnie za to, że prorokował nadciągającą klęskę. Niewątpliwie występni przywódcy prześladowali także innych proroków, w tym również Habakuka. Jak zauważyłeś wcześniej, Habakuk nie był sam. Bóg miał także innych proroków w wielu miejscach. Dźwigali oni podobny ciężar służby. Przy wszystkich wewnętrznych zmaganiach, jakie przeżywał Habakuk, jaką dobrą decyzję podjął? Przeczytajmy pierwszy werset z drugiego rozdziału Księgi Habakuka, by odpowiedzieć na to pytanie. Travis? Będę stał tedy na wieży strażniczej, wejdę także wysoko na wały i będę nasłuchiwał uważnie, co też on mi powiedzieć zechce i jak się zachowa wobec mojej skargi. O czym prorok mówi w tych słowach? Widzimy, że zmaga się z Bogiem i mówi niejako: dobrze, Boże, nie będę dłużej narzekał ani spierał się z Tobą. Po prostu będę czekał i zobaczę, co zamierzasz uczynić. Sabina? Myślę, że najważniejsze, co zrobił Habakuk, to zwrócenie się do Boga. Wszyscy prorocy, którzy działali w tamtym czasie, mieli co najmniej jedną wspólną cechę. Zarówno Jeremiasz, jak i Izajasz, który prorokował w Północnym Królestwie, wykonywali podobnego rodzaju służbę. Z jednej strony przemawiali do ludu, a z drugiej strony Bóg dał im przesłanie dla tych, którzy sprawowali władzę. To przesłanie szczególnie leżało na sercu prorokom. Ostrzegali rządzących, którzy podejmowali fatalne decyzje i przez to powodowali mnóstwo cierpienia całego narodu.
Ciekawe jest to, że właściwie cała księga Habakuka to słowa proroka skierowane do Boga. Tak więc służba Habakuka była służbą wstawienniczą. Prorok przejawiał przy tym zdrową postawę, która powinna być także naszym udziałem. Kiedy doświadczamy trudności życiowych, prób, czasami Bóg pośle nas, byśmy przemawiali do ludzi sprawujących władzę i podejmujących niewłaściwe decyzje, ale czasami będziemy musieli po prostu spędzić więcej czasu na modlitwie, czekając, aż Bóg pokieruje nami i da nam słowa pocieszenia. Nieraz będziemy musieli poczekać w milczeniu, aż Bóg pomoże nam iść dalej naprzód. Dziękuję, Sabino. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Kiedy studiujemy księgi proroków mniejszych, zauważamy, że kiedy widzieli oni zepsucie w narodzie, modlili się do Boga, a On dawał im przesłanie, by przekazali je Izraelitom. Ale tutaj widzimy, że Habakuk reprezentuje sprawiedliwych w kraju i woła do Boga w ich imieniu. Widzimy tu dialog między prorokiem i Bogiem. Habakuk kieruje do Boga narzekania, a Bóg odpowiada, budując wiarę proroka. Ten wzorzec powtarza się w księdze Habakuka. Jak Bóg odpowiedział na pierwszą skargę Habakuka, zapisaną w pierwszych czterech wersetach tej księgi? Przeczytajmy wersety od 5 do 11 z pierwszego rozdziału księgi Habakuka. Stefany? Popatrzcie, wszystkie ludy dookoła, niech ogarnie was zdumienie i trwoga, gdyż za dni waszych dokonam dzieła, o którym będą wam opowiadać, ale wy nie zechcecie uwierzyć. Otóż sprowadzę na was Chaldejczyków, naród okrutny, gwałtowny. Przemierzą oni rozległe krainy, by zagarnąć dla siebie domostwa, które wcale do nich nie należą. Naród ten budzi wszędzie strach i trwogę i sam sobie wyznacza swe prawo i wielkość. Ich konie są szybsze niżeli pantery i bardziej dzikie niż stepowe wilki. Pędzą na rumakach ich jeźdźcy. Wszyscy przybywają z daleka, nadlatują stadami jak orły z góry, co gwałtownie na żer się rzucają. Zbliżają się gotowi dokonać najstraszniejszych gwałtów, twarze wszystkich rozpalone niczym wiatr ze wschodu, jeńców u nich tyle, ile piasku. Drwią sobie nawet z samych królów i wyśmiewają się z potężnych książąt. Nie przerażają ich wcale największe warownie. Wały przed nimi usypują z ziemi i wszystkie twierdze łatwo zdobywają. Potem prą dalej niczym gwałtowny, lecz kiedyś będą żałować tego, że swoją siłę uczynili bóstwem. Bóg opisał w tych słowach potęgę Babilonu, Chaldejczyków, którzy mieli przybyć i pokonać lud Boży. Habakuk modlił się do Boga o ratunek, ale otrzymał bardzo niezadowalającą odpowiedź. Co Bóg odpowiedział na modlitwę proroka? W ten sposób wracamy do mojej pierwszej odpowiedzi. Myślę, że cztery pierwsze wersety księgi Habakuka odnoszą się w większym stopniu do Izraelitów, gdyż wyjściem mającym naprawić zło jest podbicie Judy przez naród bałwochwalców i uprowadzenie Judejczyków do niewoli. Jeremiasz w 5 rozdziale jego księgi prorokował dokładnie to samo. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, by dobrym wyjściem było uprowadzenie ludu Bożego do niewoli. Jak miałoby to pomóc w rozwiązywaniu problemów? Nic dziwnego, że Habakuk czuł się zaniepokojony. Habakuk skierował do Boga pytanie dotyczące jego ludu i modlił się o odpowiedź, ale wydaje się, że to tylko pogorszyło sytuację. Czasami tak bywa i w naszym życiu. Liczymy na rozwiązanie problemów, a one się nasilają. Modlimy się, a sytuacja dalej się pogarsza. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Prorok przychodzi do Boga z narzekaniem, a Bóg zwraca się do swego ludu nie z rozwiązaniem, którego oczekuje Habakuk, ale z surowym sądem. Ten sąd ma być odpowiedzią na wszystkie złe rzeczy dziejące się w Judzie. Kara miała polegać na wydaniu Judejczyków w ręce wrogów. Habakuk dziwi się, jak przemoc może być odpowiedzią na przemoc. Bóg odpowiada na to: patrz uważnie, co czynię.
Czasami możemy nie rozumieć nadziei, którą Bóg nam wskazuje w czasie cierpienia, ale Bóg mówi: pozwól mi czynić moje dzieło, a zobaczysz wynik. Czytając dalej, przekonamy się, jak Bóg obraca sąd w błogosławieństwo. Dziękuję, Pedro. Czasami nie potrafimy pojąć, jak Bóg obraca coś złego w błogosławieństwo, ale z czasem to zrozumiemy. Jason? Żyjemy w świecie grzechu i zła, więc będziemy doświadczać skutków istnienia zła. Owszem, Bóg działa dla naszego dobra, ale czasami spotykają nas złe rzeczy, bo tak już jest w tym świecie. Nie znaczy to, że Bóg chce, by działo się zło, ale czasami jest w stanie posłużyć się nawet złem Babilonu, by obrócić je w dobro. Świadczy o tym choćby historia Daniela i jego towarzyszy. Jak wspomniał Pedro, w wersecie 5 czytamy: spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą. Habakuk martwił się o swój lud, Judejczyków. Ale Bóg troszczy się nie tylko o Judejczyków. Bóg troszczy się o wszystkie narody, bo pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Kiedy śledzimy dalszy bieg historii, poprzednie wydarzenia stają się dla nas bardziej zrozumiałe. Babilończycy dzięki Danielowi i jego towarzyszom otrzymali objawienie chwały Boga. Tak oto Bóg posłużył się nawet bardzo złą sytuacją, obracając ją w coś naprawdę dobrego. W gruncie rzeczy ci Judejczycy, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, wypełnili swoje zadanie, jakiego nie zrealizowali wcześniej, ukazali chwałę Boga poganom. W 12 wersecie 1 rozdziału Księgi Habakuka prorok mówi: lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Zatem modląc się do Boga, ma nadzieję, że jego lud nie przepadnie. Potem Habakuk narzeka na Chaldejczyków, którzy mieli uprowadzić jego lud. Jak Bóg odpowiedział na to drugie narzekanie? Przeczytajmy wersety od 2 do 4 z 2 rozdziału Księgi Habakuka. A Pan mi tak odpowiedział: opisz to wszystko, co widzisz, dokładnie wypisz wszystko na tablicach, tak, żeby z łatwością mogło być czytane. Bo wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wyznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Wyginie wszystko to, co jest nieprawe, ostanie się zaś tylko sprawiedliwy. On dzięki wierności ocali swe życie. Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Jak mamy rozumieć tę odpowiedź Boga na powtórne narzekanie Habakuka? Bóg poleca Habakukowi spisać wizję i ją ogłosić. Wizja ta wskazuje na potrzebę zaufania Bogu. Zastanawiam się, w jakim stopniu te wersety i wcześniejsze wskazują na 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, który brzmi bardzo podobnie. Bóg opisuje tam swój lud jako lud twardego karku i nawiązuje do sytuacji podobnej do tej, w jakiej znaleźli się Judejczycy w czasach Habakuka. Ostatecznie odpowiedź Boga sprowadza się do stwierdzenia, że sprawiedliwi będą żyć przez wiarę, nawet w czasie sądu, przed którym Bóg wielokrotnie ostrzegał. Travis? Zastanawiam się nad tym stwierdzeniem, że sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Te słowa miały dawać nadzieję nie tylko Habakukowi, ale wszystkim wierzącym we wszystkich czasach. Stały się one podstawą reformacji protestanckiej i niosą nadzieję także nam, aż po kres czasu. Pedro, widzimy tu, jak ważne jest przychodzenie do Boga z naszymi pytaniami. Czasami boimy się przyjść do Boga, ale Habakuk, widząc problemy i trudności, zwrócił się do Pana z pytaniem, co zamierza z tym zrobić. Bóg odpowiedział mu, że osądzi narody. Habakuk obawia się, że Boży sąd może oznaczać surowe konsekwencje dla jego ludu.
Ale Bóg uspokoił go, obiecując usprawiedliwienie. Sednem sądu Bożego jest sprawiedliwość Boga. Bóg ukazał to Habakukowi w wizji oraz polecił mu to spisać na kamiennych tablicach i ogłosić. Bóg pragnie, byśmy wiedzieli, że On panuje nad wszystkim. Ta świadomość była błogosławieństwem dla Habakuka i ma dawać nam nadzieję w czasie cierpienia. Bóg powiedział niejako: rozumiem twoje pytania, ale po prostu mi zaufaj, póki nie zrozumiesz, co czynię. Musimy także pamiętać, że nie może zmusić ludzi, by postępowali tak, jak tego od nich oczekuje. Jestem pewna, że w głębi serca Bóg pragnął, by Judejczycy szanowali Jego prawo i odpowiadali na Jego wezwanie, kierowane do nich przez proroków. Jednak niestety uparcie i raz po raz okazywali oni nieposłuszeństwo Bogu. To tłumaczy sposób, w jaki Bóg komunikuje się z Habakukiem. Nakazuje mu spisać przesłanie. Być może Judejczycy nie usłuchają od razu, zapewne nie usłuchają. Bóg będzie musiał dopuścić karę za ich postępowanie w odpowiedzi na ich lekceważącą postawę. W odpowiednim czasie prorok zrozumie, dlaczego tak musi być. Tak więc w pewnym sensie wezwanie do życia przez wiarę jest skierowane do Habakuka, który potrzebuje cierpliwości. Bóg był cierpliwy i wyrozumiały wobec Judejczyków, więc Habakuk musi być cierpliwy. Musi zrozumieć, że nawet Bóg nie może przekroczyć pewnych granic. Choć jest wszechmocny, jak wspomnieliśmy, omawiając problem cierpienia, szanuje wolę i wolność ludzi. Dlatego w swoim działaniu dla nich nie ucieka się nigdy do przymusu. Nie nagina woli człowieka, ani nie odbiera mu wolności decydowania i wyboru. Stephanie? Werset trzeci wskazuje nadzieję. Jest tam mowa o wizji, która dotyczy wyznaczonego czasu. Bóg mówi wprost, co się wydarzy. Nie wprowadza nikogo w błąd. O widzeniu danym prorokowi mówi: jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Zdarza się, że w naszym cierpieniu nie widzimy ręki Boga, Jego prowadzenia. Musimy wtedy czekać. Bóg zapewnia nas, że zatroszczy się o nas i upora się z każdymi trudnościami w naszym życiu, ale musimy być cierpliwi. To dzięki cierpliwości nasza wiara się rozwija. Nancy? Można to opisać jako próbę. Ludzie są poddawani próbie. Kiedy w szkole przygotowywaliście się do sprawdzianów, uczyliście się, przypominaliście sobie przyswojoną wcześniej wiedzę. Zadawaliście pytania nauczycielowi, a nauczyciel zadawał pytania wam, by sprawdzić, czy rozumiecie to, czego naucza. Ale podczas sprawdzianu nauczyciel nie odpowiadał na wasze pytania. Musieliście przypomnieć sobie to, czego się nauczyliście. To samo dzieje się tutaj. Czasami Bóg przemawia, a czasami milczy. Musimy Mu ufać nie tylko wtedy, kiedy mówi, ale także wtedy, kiedy milczy. Wersety od 5 do 20 w drugim rozdziale zawierają 5 reguł dotyczących Chaldejczyków. Ale przejdziemy do 3 rozdziału Księgi Habakuka. Heidi, proszę, przeczytaj wersety od 17 do 19 z tego rozdziału. Drzewo figowe kwitnąć już przestało. Nie ma też wcale jagód winnych do zbioru. Nic się nie rodzi na drzewie oliwnym. Na polach uprawnych żadne zboże nie rośnie. W zagrodzie nie ma ani jednej owcy, żadnego bydła w oborze. Ja jednak mimo to raduję się w Panu i cieszę się w Bogu, Zbawicielu moim. Bóg i Pan jest moją mocą. To On sprawił, że biegam tak szybko jak jeleń i mogę się wspinać na różne wzniesienia. Kiedy porównamy sytuację opisaną przez Habakuka w rozdziale 1 z sytuacją wskazaną w 17 wersecie 3 rozdziału, nie widzimy istotnej zmiany.
Zmieniła się postawa Habakuka wobec tej sytuacji. Tak właśnie dzieje się, kiedy się modlimy. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, nie zmieniamy przez to Boga i Jego planów. To On zmienia nas przez swoje działanie. Nie tylko postawa Habakuka się zmieniła. Zmienił się także jego sposób patrzenia. Wcześniej skupiał wzrok na problemach, ale zamiast tego nauczył się kierować wzrok ku Bogu. Ta historia jest objawieniem niezmierzonej, niezawodnej miłości Boga. Bóg polecił Habakukowi oznajmić wyraźnie to, co mu objawił, aby nawet w biegu można było to przeczytać. Bóg nie ukrywa nic przed nami. Kiedy Habakuk zaczął kierować wzrok ku Bogu, znalazł nadzieję, choć sytuacja nie uległa zmianie. Jego serce się zmieniło, kiedy patrzył na Boga. Pedro? To piękna historia, kiedy Habakuk zwraca się do Boga. Bóg objawia mu proroctwo. Mówi mu, co wydarzy się w ciągu kolejnych stuleci. Dzięki słowu otrzymanemu od Boga, Habakuk zmienia swoją postawę. To wskazuje, jak Słowo Boże zmienia nas. Choć Habakuk dowiedział się, że ludzie nie przestaną być nikczemni, a lud Boży nie nawróci się w porę i pójdzie do niewoli, to jednak otrzymał zapewnienie, że ci, którzy będą uciskali Judejczyków, zostaną ukarani, a lud Boży będzie wyzwolony i wróci z niewoli. Bóg wzywa Habakuka, by był silny i wytrwały. Prorok ma czerpać nadzieję z faktu, iż Bóg panuje nad biegiem dziejów. Habakuk zmienia się, słysząc przesłanie skierowane do niego przez Boga. Dzisiaj możemy doświadczyć podobnego błogosławieństwa. Studiując Słowo Boże, możemy doświadczyć zmiany. Nawet jeśli nic wokoło nas się nie zmieni, my zmieniamy się, słuchając Bożego przesłania. W Słowie Bożym znajdujemy przesłanie nadziei i pocieszenia. Chciałabym przywołać pojęcie przycinania, o którym wspomniałam już wcześniej. W tym tygodniu, kiedy studiowałam lekcję, Bóg poddał mi tę ideę z mocą. Wybrałam się na spacer i zauważyłam, że jedna z naszych sąsiadek ma piękny ogród i często przycina krzewy i drzewka. Przyjrzałam się moim krzewom hortensji i pomyślałam, że jeśli je poprzycinam, wówczas będą miały ładniejszy kształt i więcej kwiatów. Przypomniałam sobie słowa Jezusa, w których mówi, że jest krzewem winnym, a my latoroślami. Im silniej jesteśmy połączeni z Nim, im bardziej kierujemy uwagę na Niego, zamiast zamykać się w sobie, tym silniejsi będziemy duchowo. Kiedy trwamy w łączności z Bogiem przez modlitwę i studiowanie Biblii, stajemy się silniejsi duchowo. Nie tylko Habakuk poszukiwał odpowiedzi przez długi czas, doświadczając cierpienia. Takie doświadczenie było także udziałem Hioba. Na początku księgi Hioba widzimy tragedie, kolejno spadające na niego. Utracił on swój majątek, dzieci, a w końcu także zdrowie. Bóg nie podał mu powodu jego cierpienia. Czytając księgę Hioba, wiemy, dlaczego patriarcha cierpiał, ale on nie miał o tym pojęcia. Zatem nasuwa się pytanie, jak Hiob był w stanie okazywać tak silną wiarę w Boga? Jonathan, przeczytaj proszę wersety od 21 do 26 z 19 rozdziału księgi Hioba. Zlitujcie się. Zlitujcie nade mną, przyjaciele moi, bo dotknęła mnie Boża prawica. Czemu wy, jak Bóg, mnie nękacie? Nie wystarczy wam widok mego ciała? Och, gdyby ktoś mógł spisać moje słowa i zamknąć je w jednej księdze, albo żelaznym rylcem lub ołowiem na zawsze utrwalić w skale. Lecz wiem, że mój Wybawca żyje i jako ostatni ukaże się na ziemi. Powstawszy, posadzi mnie obok siebie i znów w ciele moim będę widział Boga. Tak więc Hiob modli się, kieruje do Boga swój lament. Tymczasem jego przyjaciele zgodnie starają się uzasadnić cierpienie, które spotkało Hioba. Jednak Hiob nie otrzymał żadnego przesłania od Boga. Skąd Hiob czerpał nadzieję opisaną w tych wersetach i jak możemy mieć podobną nadzieję?
Gladys, to jest łączność, więź, którą musimy mieć. Hiob najpewniej miał taką więź z Bogiem. Nie rozumiał sytuacji, w której się znalazł, ani tła wydarzeń, które nastąpiły w jego życiu. My znamy to tło dzięki temu, że zostało ono opisane w Biblii, ale Hiob nie wiedział, dlaczego spotkało go tak wielkie nieszczęście. Jednak znał Boga z doświadczenia, rozumiał charakter Boga i ufał mu. Hiob znał swego Odkupiciela i ufał mu. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś. Hiob wyraził pewność, iż jego Odkupiciel żyje. Czasami, kiedy doświadczamy prób i cierpienia, jedyne, co możemy powiedzieć, to wyznać Bogu, że nasze odczucia są zupełnie nieadekwatne do tego, w co wierzymy. Odbiegają one od naszej wiary. Jednak nawet wtedy możemy być pewni, że Bóg żyje. Nasz Zbawiciel wstawia się za nami i działa dla naszego dobra, więc możemy i powinniśmy Mu ufać i trwać przy Nim. Travis? To niesamowite, jak Hiob podsumował swoje wyznanie wiary, twierdząc, iż wie, że jego Odkupiciel żyje. Hiob wiedział, że służy Bogu, który ma moc dokonać tego, co obiecał. Hiob ufał Bożej obietnicy zmartwychwstania w dniu ostatecznym, więc miał nadzieję, że kiedyś na własne oczy ujrzy Boga. Hiob wierzył w to, o czym czytamy w Piśmie Świętym. Jego wiara była oparta na Bożym objawieniu. Znał obietnice Boże i nie bał się, bo rozumiał, że nawet jeśli umrze, pewnego dnia Zbawiciel przywoła go do życia i będzie mógł go ujrzeć. Nadzieja, którą żywi Hiob, jest nadzieją daną wszystkim ludziom. Tak więc Hiob wiedział, że umrze, ale miał nadzieję zmartwychwstania. Jego nadzieja sięgała poza grób. Być może ktoś z nas stracił niedawno bliską osobę z powodu choroby, nieszczęśliwego wypadku. Może ktoś z naszych widzów zbliża się do końca swojego doczesnego życia. Dobra nowina dla nas jest taka, iż nadzieja sięga poza grób, bo Jezus zmartwychwstał. I On też wzbudzi lud Boży w dniu ostatecznym. Sabina? Bardzo budujące jest to, że Bóg przyjmuje nawet nasze narzekania. Widzimy to zarówno w Księdze Habakuka, jak i w Księdze Hioba, a także w Psalmach Dawida. Bóg daje nam możliwość otwartej, szczerej i autentycznej komunikacji z Nim. Częścią nadziei i odrodzenia jest także to, że wiemy, iż służymy miłującemu Bogu, który miłuje nas tak bardzo, iż oczekuje od nas otwartości, także w czasie cierpienia. Jest to wielkie wsparcie dla nas, bo możemy przyjść do Niego nawet wtedy, kiedy czujemy, że nasze życie jest dalekie od tego, czego moglibyśmy sobie życzyć. Wielu ludzi unika rozmawiania o swoich problemach. Chowają głęboko swoje negatywne odczucia. Czasami może to pomóc w relacjach z ludźmi, ale Bóg ceni naszą otwartość wobec Niego. Myślę, że jest to ważne w procesie uzdrowienia, jak również ze względu na nadzieję, o której mówimy. Hiob znalazł bezpieczne miejsce, gdzie mógł wyrazić swoje emocje przed Bogiem. Bóg daje nam możliwość wyrażenia naszych emocji, takich jak gniew z powodu innych ludzi. Gdybyśmy wyrażali gniew wobec nich, moglibyśmy ich skrzywdzić. Ale Bóg rozumie i pociesza nas. Nie musimy niczego przed Nim ukrywać. Potrzebujemy też społeczności chrześcijańskiej, w której bezpiecznie możemy wyrażać emocje i odzwierciedlać charakter Boga. Derek? W historii Hioba jest coś, co robi na mnie wielkie wrażenie. Kiedy go spotkam, podziękuję mu za jego wytrwałość. Każdy z nas tutaj i większość z naszych słuchaczy musi się pogodzić z tym, że w tym życiu wiele naszych ważnych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Otrzymamy odpowiedź na nie dopiero, gdy znajdziemy się twarzą w twarz przed naszym Zbawicielem. Być może na niektóre pytania nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Ale mimo braku odpowiedzi na te pytania, Boże mój, dlaczego mój przyjaciel miał ten straszny wypadek? Boże, dlaczego spotkało mnie to nieszczęście? Hiob uczy nas, że możemy ufać naszemu Odkupicielowi. Hiob zapewne miał wiele pytań,
But these things I know. And that was amazing because he didn't even I nie miał nawet Biblii, na której mógłby opierać swoją wiarę. My mamy naukę Jezusa, naszego Zbawiciela, ale nawet dzisiaj tak wiele nie wiemy. Jednak to, co wiemy, pozwala nam pokładać zaufanie w Jezusie, naszym Zbawicielu. Jednym z najważniejszych argumentów przytaczanych przez ateistów jest twierdzenie, że gdyby Bóg był dobry i miłujący, na świecie nie byłoby cierpienia. Gdyby Bóg był wszechmocny, nie dopuściłby do istnienia cierpienia. Wiemy, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny. Jak możemy pogodzić wszechmoc i dobroć Boga z istnieniem zła? Otóż w Księdze Hioba odkrywamy bardzo wyraźną odpowiedź na to pytanie. Bóg w pewnym sensie udziela tej odpowiedzi Hiobowi. Przeczytajmy z 38 rozdziału Księgi Hioba wersety od 4 do 7. Job 38, verses 4 through 7. Nancy? Yes, this is the New King James Version. Verses 4 through 7. Gdzie byłeś, gdym ziemię zakładał? Powiedz mi, skoroś taki mądry. Czy wiesz, kto jej granicę wyznaczył? Kto nad nią rozciągnął miernicze sznury? Na czym są wsparte jej słupy? Kto położył pod nią kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne igrały i radowali się synowie Boga. Bóg przemawia, odpowiadając na pytania Hioba, ale nie bezpośrednio. Poprzednim razem Bóg pojawia się w Księdze Hioba w drugim rozdziale, czyli 35 rozdziałów wcześniej. Możemy przeczytać te rozdziały w ciągu godziny, ale w rzeczywistości musiało upłynąć sporo czasu między tymi dwoma zdarzeniami. Hiob musiał długo czekać na odpowiedź. Gladys? To niesamowite, że Bóg nie tracił czasu na wyjaśnienie Hiobowi powodu czy uzasadnienia nieszczęść, które go spotkały. Zamiast tego Bóg zwrócił mu uwagę na swoją moc. Ciekawe, że Hiob opierał swoją nadzieję właśnie na wielkości i potędze Boga. Jason, czasami Bóg w swoim miłosierdziu oszczędza nam szczegółów, których moglibyśmy nie rozumieć w słabości naszego umysłu. Mówi na mnie jako, nie mogę ci teraz tego wyjaśnić, więc musisz mi zaufać. W rozdziałach od 38 do 41 Bóg zadaje Hiobowi 60 pytań. To imponująca lista. Pytania te wskazują Hiobowi poszczególne aspekty Bożego stworzenia i mówią niejako, jeśli nie pojmujesz głębi oceanów i ogromu wszechświata, to jak możesz zrozumieć Boże zamierzenia? Jonathan? Jednym z aspektów stworzenia ukazującym potęgę Boga w najpełniejszy sposób jest firmament. Bóg zapytuje Hioba, kto stworzył te wszystkie ciała niebieskie. Rzeczywistość wykracza daleko poza granice Ziemi i może być trudna do zrozumienia dla istot takich jak ludzie. Sabina? Bóg dał Hiobowi właściwą perspektywę, wspominając jego cierpienie w odpowiednim kontekście. Tak więc Bóg nie ignorował cierpienia Hioba, ale prowadził z nim dialog. Nie usunął go na bok jako kogoś, kto nie może pojąć pewnych spraw. Bóg nie uznał za stratę czasu próby wyjaśnienia Hiobowi tego, co wydawało się dla niego niepojęte. Zrobił wszystko, by Hiob mógł zrozumieć swoją sytuację w możliwie największym stopniu i we właściwej perspektywie. My także potrzebujemy tego, kiedy doświadczamy trudności i wyzwań. Potrzebujemy wsparcia przyjaciół, zrozumienia płynącego ze Słowa Bożego, aby spojrzeć na naszą sytuację z właściwej perspektywy, podobnie jak uczynił to Hiob.
And so we find that, thank you, Sabina. And so we find that God Bóg ukazuje Hiobowi jego cierpienie w perspektywie złożoności świata. I stara się mu wyjaśnić, że kiedy nie jest w stanie pojąć Bożej potęgi i dobroci, musi zaufać Bożej mądrości. Hiob zrozumiał, że wina nie leży po stronie Boga. Możemy przeczytać jego wyznanie w pierwszych 6 wersetach 42 rozdziału jego księgi. Heidi? I'll be reading from the New King James Version, and it says... A Hiob tak odpowiedział Panu: ja wiem, że Ty wszystko możesz. Co tylko postanowisz, to czynisz. Kimże jest ten, co nierozsądnie Twe zamiary przyćmiewa? To ja tak nierozważnie mówiłem o rzeczach, które są zbyt cudowne dla mnie i nie do pojęcia. Posłuchaj mnie więc, pozwól mi coś powiedzieć. Chcę Cię o coś zapytać. Pragnę, byś mnie pouczył. Dotychczas znałem Cię tylko ze słyszenia, teraz patrzę na Ciebie własnymi oczyma. Odwołuję tedy wszystko, co powiedziałem, w proch się kajam, w popiele. Tym razem Hiob zareagował zupełnie inaczej niż w poprzednich rozdziałach. W wersecie 2 uznaje wszechmoc Boga, a w wersecie 3 uznaje Bożą wszechwiedzę, zaś w wersecie 4 przygotowuje się, by odpowiedzieć Bogu. Wreszcie w wersecie 5 mówi, że kiedyś tylko słyszał o Bogu, ale teraz ujrzał Go na własne oczy. Wcześniej Hiob wiedział o Bogu to, czego nauczył się od innych. Tym razem doświadczył Boga osobiście. Gladys? Jak wspomnieliśmy, czasami mamy teoretyczną wiedzę o Bogu. Ale zanim nie doświadczymy cierpienia i nie znajdziemy nadziei w Słowie Bożym, nie poznamy Boga osobiście i nie nauczymy się Mu ufać. Ten skarb odkrywamy przez skruchę, jak czytamy w wersecie 6. W Słowie Bożym zawarte są rady Boga będące dla nas źródłem nadziei w czasie cierpienia i prób. Bóg z pewnością wie, jak podnieść nas na duchu i wskazać nam lepszą przyszłość. Doświadczali tego wyznawcy Jezusa, prześladowani i cierpiący ze względu na wiarę w Niego. Jason? W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł wymienia jako przykład dla chrześcijan szereg biblijnych bohaterów wiary. Ludzie ci, choć doświadczali trudności i cierpienia z powodu wiary, trwali wiernie przy Bogu. Przeczytajmy z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, wersety 32 i 33. Co apostoł Paweł mówi o właściwej postawie wobec cierpienia? Przypomnijcie sobie minione dni waszego życia, kiedy to zaraz po otrzymanym oświeceniu musieliście znieść tyle utrapień. Przecież albo sami byliście wystawieni na publiczne szyderstwa i prześladowania, albo współuczestniczyliście w cierpieniach tych, którzy znosili takie uciski. Pierwsi chrześcijanie doświadczali prześladowań, zniewak i ucisku. Byli prześladowani przez pogan i Żydów. Chrześcijanie mieszkający w Jerozolimie przeżyli oblężenie i zniszczenie miasta, które było dumą Judejczyków. Jako Izraelici wiązali z tym miastem swoje wspomnienia i nadzieje. Jaką radę kieruje apostoł Paweł do chrześcijan w pierwszych 11 wersetach 12 rozdziału listu do Hebrajczyków? Pedro? I'll be reading from the New King James Version, Hebrews 12:1-13. Therefore we also Oto jaka rzesza świadków wiary otacza nas zewsząd. Pozbądźmy się tedy wszystkiego, co jest nam ciężarem. Uwolnijmy się przede wszystkim od grzechu, który zwodzi nas tak łatwo, i zmierzajmy wytrwale do celu naszych zmagań. Wpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. On to, gdy przedkładano Mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zważając wcale na jej hańbę. Teraz zasiada za to po prawej stronie tronu Bożego.
Skierujcie swe myśli ku temu, któremu grzesznicy do samego końca okazywali tak bardzo wielką wrogość, a wtedy i wam nie zabraknie sił i nie będziecie upadali na duchu. W waszych zmaganiach się z grzechem nie musieliście bowiem cierpieć aż do przelewu krwi. A już chyba zapomnieliście o słowach, z którymi zwrócił się do was jak do swoich dzieci Pan, mówiąc: Synu mój, staraj się nie lekceważyć karania Pańskiego i nie upadaj na duchu, gdy Pan pocznie cię doświadczać. Miłuje bowiem Pan tego, kogo karze, zsyła chłostę na wszystkich, których przyjmuje za swe dzieci. Zechciejcie tedy znosić kary, jakie Bóg na was zsyła. Traktuje was bowiem jak dzieci. A czy można sobie wyobrazić dziecko, którego nie karciłby rodzony ojciec? Jeżeli więc jesteście pozbawieni karania, to właściwie nie możecie uchodzić za synów, lecz raczej za dzieci nieprawego łoża. A jeśli szanowaliśmy naszych ziemskich ojców, mimo że nas niejednokrotnie karcili, to czyż nie tym większy szacunek powinniśmy okazywać Ojcu dusz naszych, aby sobie przez to zasłużyć na życie? Tamci karcili nas według swego uznania, by nas wychować na czas krótkich dni doczesnego życia. Ten zaś czyni to dla waszego dobra, w trosce o to, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Wszelkie karcenie z początku nie sprawia radości, przeciwnie smutek. Potem jednak tym, którzy go doświadczyli, przynosi błogi owoc sprawiedliwości. Apostoł Paweł wskazuje tu Jezusa jako przykład właściwej postawy w cierpieniu. Patrząc na tego, który wytrwał w cierpieniu, nie poddajemy się zniechęceniu. Następnie Paweł nawiązuje do relacji ojciec-syn. Wszyscy doświadczaliśmy jakiegoś rodzaju dyscypliny ze strony naszych rodziców. Dlaczego dobrzy rodzice karcą i wychowują swoje dzieci? Bo je miłują. Czynią to dla dobra dzieci. Paweł stwierdza, że Bóg także poddaje nas dyscyplinie, bo nas miłuje. Mamy właściwie odpowiadać na tę dyscyplinę i karcenie ze strony Boga, gdyż ich celem jest przynoszenie przez nas owoców sprawiedliwości. Idźmy dalej. Gladys, przeczytaj proszę werset 15 z Psalmu 50. Ten werset jest zaproszeniem Boga skierowanym do nas. Psalms chapter 50, verses 15. I'm reading from the New International Version. A gdy będziesz w ucisku, wezwij mnie na pomoc, a kiedy cię wyswobodzę, ty mi cześć okażesz. Bóg zaprasza nas, byśmy wołali do Niego w ucisku i obiecuje nam wyzwolenie. W jaki sposób nasze zaufanie do Boga przyczynia się do Jego chwały? Z pewnością bycie godnym zaufania jest czymś chwalebnym. Chyba najważniejsze jest to, że kiedy inni ludzie widzą, że w cierpieniu trzymamy się Słowa Bożego, otrzymują wyraźne świadectwo. Uczą się w ten sposób, że kiedy spotka ich cierpienie, oni także mogą liczyć na Boga. Travis? Fakt, iż możemy wołać do Boga oraz Jego obietnica, iż nas wysłucha, to chyba najbardziej zdumiewająca obietnica w Biblii. Kiedy doświadczamy problemów, już samo to, że mamy się do kogo zwrócić, i to nie do byle kogo, bo do samego Boga, napełnia nasze serca niesamowitym spokojem. Jakie jeszcze biblijne obietnice zapewniają nas o Bożym darze nadziei w trudnych czasach? Z pewnością taką obietnicą są słowa zapisane w 41 rozdziale Księgi Izajasza, w wersetach od 10 do 13. Przeczytam je teraz. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się tak bardzo, bo ja twoim Bogiem. Ja cię umocnię i będę cię wspierał i podtrzymywał zwycięsko moją własną prawicą. Zaprawdę tamtych wstyd i hańba okryją wszystkich tych, co tobie złość okazują. Wszyscy zostaną pognębieni i zginą ci, co odważają się spór prowadzić z tobą. W końcu sam będziesz szukał
lecz nie znajdziesz Twych wrogów, bo zostaną pokonani i unicestwieni ci wszyscy, co krwawe prowadzą wojny. Ja bowiem Pan i Bóg Twoim jestem, to ja ująłem Cię za Twoją rękę prawą i rzekłem, nie lękaj się, bo to ja jestem, już spieszę Ci na pomoc. Dziękuję Wam. Moją nadzieją i modlitwą jest, byśmy ufali Bogu i nie lękali się, bo On obiecał, że zawsze będzie z nami. Dziękuję, John. Jakże budująca jest świadomość, że nawet w cierpieniu możemy mieć nadzieję. Przykładem takiej nadziei byli Habakuk i Hiob, a także pierwsi chrześcijanie, którzy nie tracili nadziei mimo prześladowań. Trwali oni w łączności z Jezusem, który jest naszą nadzieją. Cokolwiek was spotyka, przyjaciele, trzymajcie się mocno Jezusa, wiedząc, że On was nie opuści. On jest waszą błogosławioną nadzieją. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za przypomnienie, że choć nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, a życie jest trudne, możemy mieć nadzieję, trzymając się Jezusa, naszego Zbawiciela. Dziękujemy za to w Jego imieniu. Amen. Dziękuję za Wasz udział w lekcji. Nasz program ma w nazwie słowo hope, nadzieja, bo wiemy, że potrzebujemy nadziei pochodzącej od Jezusa. Przyjmijcie tę nadzieję, a potem głoście ją jako dobrą nowinę Waszym bliźnim. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Jarosław Kauc. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej.